Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku Soku z Jednorożca chciałbym poruszyć temat zawartości cydra w cydrze. Jakkolwiek to brzmi. Do nakręcenia tego odcinka skłoniło mnie zakup. Mianowicie udało mi się kupić coś takiego. Nie widzicie dobrze? Czy nie widzicie? Otóż jest to cydr normandzki w wersji Brut, czyli wersji wytrawnej, to bardzo mocno wytrawnej. Chciałbym to odnieść do tego, co mam w naszych normalnych sklepach. Czyli tak, to coś kosztuje dwie dychy. 2,20 zł, tak? Podczas gdy w sklepach mamy cydry, które są w wersji puszkowej, jakkolwiek innej, za 5, 3, 2 zł, tak? To zależy, co kupimy. Tylko teraz tak, różnica między tym a tym, co mam w tym sklepie, to jest, kurczę, niebo a ziemia, tak? Dlaczego coś takiego nie występuje u nas? Ja z miłą chęcią bym sobie chciał napić się takiego cydra. Nie wiem, dobrze występuje. Sam byłem w tym, w Kwaśnym Jabłku, na wycieczce zwiedzaliśmy. Te cydry chyba są już w sprzedaży, ale nigdzie ich, kurczę, nie ma. No po prostu nie idzie tego kupić. Tak samo z tymi cydrami normandzkimi, czy tam cała Brytania, Normandia. Część jeszcze Anglii ma cydry, ale oni trochę inne robią. Ale dlaczego tego nie można kupić u nas w sklepach? Kurczę, to ma raptem 4,5 V, produkt de France. Co ciekawe, wiecie co oni zrobili? Jakość gwarantowana przez europejski certyfikat, chronione oznaczenie geograficzne. Skurczybyki zastrzegli sobie ten produkt dla swojego regionu. Ta-da, da się? Polska, która jest trzecim chyba światowym producentem jabłek, a my kurde nie potrafimy dobrego cydru zrobić. No, mamy tylko napoje cydropodobne. Robiłem też to odcinek o tych cydropodobnych napojach. Wszystkie słodkie, wszystkie zagazowane i etc. Nie, ja muszę to otworzyć, przerwę ten monolog. Dobra, na początek polane, zobaczcie, to jest też zgazowane i to całkiem nieźle. W zapachu czuć jabłuszko i to takie jabłuszko, nie wiem, mi ten zapach przypomina takie podgniłe jabłko, ale no takie jakby nie do końca było. A w smaku jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim jest takie wytrawne, ale czuć słodkość, więc to nie jest takie super mega wytrawne, jest takie właśnie w sam raz. Kurczę, mam powiem, że to się po prostu zajebiście pije do takiego do obiadku, albo przed obiadkiem, albo po obiadku, tak na spokojnie. Albo w lato na łące. Tak, to jest to. A teraz pytanie brzmi, czemu tego, kurczę, u nas nie można kupić? Jak już jest, to widzę, że na... Dobra, nazwa sklepu. W Almie... Dzięki. W Almie wchodzę na półkę, widzę szampany, wszystkie wina do wyboru, do koloru. Co ciekawe, ilość win musujących, szczególnie włoskiego prosecco i kawy, wzrosła. Jest tego więcej niż było jeszcze rok temu czy dwa lata temu. No ale kurczę, cydra znalazłem jednego i to jeszcze widziałem tylko trzy buteleczki, bo już cała reszta była wysprzedana, tak? Więc ja chcę cydra w sklepie, dobrego cydra, a nie przesłodzonego, przegazowanego i w ogóle. Ten co prawda już się... Nie no, cholera. No to ja się zgazowany, na co tu dużo mówić, no. Ale jest leciutki napój, 4,5 V, to można spokojnie wypić, kurczę, 5 i dalej chodzi. Tylko że 5 razy 20 to jest 100 w plecy. Ha! Popełniłem odcinek o robieniu cydru, czyli bierzemy soczek, robimy go w soczek z kartona lub soczek zwykły, wyciśnięty jakkolwiek. I to, co nam tam wychodzi, to prawie zawsze jest wytrawny cydr. Wielokrotnie piszecie do mnie z zapytaniem, czy jest ten... Jak zrobić, żeby to było słodsze? Nie, to ma takie być. Halo. Słodkie to sobie może w sklepie tamten cydr taki czy owaki, bez podawania nazw, które mi niekoniecznie smakują. Dobra, są, ale to nie to, tak? Te cydry są właśnie brut, czyli wytrawny. Ponoć jeszcze jest, to się pisze D-O-U-X, nie wiem jak się to czyta, Francuzem nie jestem, francuskiego niestety nie znam. Ponoć są też wersje słodkie, ja jej nigdy w życiu w sklepie nie widziałem, zawsze widziałem tylko i wyłącznie bruty lub jakieś inne wersje wytrawne. Ale cydr tak powinien mieć, czyli cydr docelowo, kupując cydr czy robiąc cydr, on powinien być po pierwsze lekko zgazowany, bo to się gazuje samo w butelce jak dofermentowuje. Po drugie powinien być wytrawny, no sorry, no ten typ tak ma.
I tym podsumowując, tym chciałbym powiedzieć wam nieskładny odcinek zakończyć i dopić tego cydra. Powiem wam, akurat tego kupiłem w Almie. W innych sklepach jest problem z tym, ale no jeżeli znajdziecie, bardzo proponuję, spróbujcie tego normalnego cydru, który tak powinien być robiony. Chyba że gdzieś wam się uda kupić kwaśne jabłko lub inną cydrownię polską już, tak, która jest pomoż tych kilka cydrowni, ja byłem w jednej. O innych nie szukałem jeszcze za bardzo informacji, ale ponoć jest kilka cydrowni w Polsce. Jeżeli macie okazję gdzieś nabyć, to sorry, wykosztujcie się 20 czy 30 zł i chociaż jednorazowo spróbujcie, jak powinien smakować prawdziwy cydr. Tada! Tyle w temacie. Na koniec chciałbym oczywiście pozdrowić i w ogóle tyle.